Wszystko zaczęło się od okolicznych sąsiadów przekazujących sobie wiadomość wiosną tego roku. Czy pani wie, że to wszystko mają tutaj zabudować? Niemożliwe, trzeba coś zrobić. Wkrótce doszło do nieformalnego sieciowania. Sąsiedzi przekazywali sobie dokumenty, które mieli dotyczące tego terenu. Powstały dwie niezależne strony facebookowe. Ktoś stworzył stronę internetową. Wkrótce zdaliśmy sobie sprawę, że żeby cokolwiek osiągnąć, musimy się zorganizować formalnie. W ten sposób 28 maja 2021 roku powstało Stowarzyszenie Zielone Wrzosy. I tym sposobem chcielibyśmy przekazać, co udało nam się osiągnąć od tego czasu. Przyciągnęliśmy uwagę mediów, pisały o nas nowości, pisała Wyborcza, pisała Pomorska znakomitym tekstem, również radia lokalne, Melo Radio, Radio Gra, Radio Pik po pierwsze wielokrotnie. Byli tu politycy, to zainteresowało wiele partii politycznych w tym kraju, robiły tu konferencje prasowe, ludzie od Hołowni robili ludzie lewicy, Koalicja Obywatelska, która interpelacje w naszej sprawie również składa. Także zainteresowaliśmy świat tym miejscem i mamy nadzieję, że to do czegoś się przyda. Latem rozpoczęliśmy spis zwierząt i roślin wrzosowiska. Mamy tutaj sporo gatunków chronionych, a w identyfikacji pomagają nam naukowcy z Uniwersytetu Toruńskiego. Oprócz tego udało nam się stworzyć kilka wydarzeń związanych z wrzosowiskiem. Udowodniły one, jak ważnym miejscem jest to dla społeczności, pod względem też rekreacyjnym. Były to między innymi trzykrotne sprzątania terenu, raz z grubych śmieci, dwa ze śmieci porzuconych przez sąsiadów, tak zwany kompost niepotrzebny. Trzeci raz udało nam się posprzątać nielegalne wysypisko śmieci w Forcie Szóstym. Udało się też zorganizować i zrealizować plener malarski, którego efekty możemy oglądać teraz w filii Książnicy Miejskiej. Z mieszkańcami posadziliśmy ponad 100 drzewek, sadzonek brzus i świerków. Zorganizowaliśmy koncert muzyki na gongach, ćwiczenia jogi, ćwiczenia tai chi, zorganizowaliśmy nordwalking oraz wyprawę z przewodnikiem po okopach. Na naszym pięknym terenie odbyły się warsztaty fotograficzne. Odwiedził nas także Bartek z Drogi do Lasu i zorganizowaliśmy wspólnie zabawy terenowe dla dzieci, a także wraz z Radą Okręgu zorganizowaliśmy imprezę mikołajkową. Założyliśmy stronę internetową. Równocześnie mamy stronę na Facebooku i na Instagramie. Wszystko pod hasłem Zielone Wrzosy, tak nas możecie znaleźć. W czerwcu 2021 roku złożyliśmy projekt do budżetu obywatelskiego Torunia, Park Naturalny Wrzosowisko dla Torunian. Otworzyliśmy kanał na YouTube, gdzie mamy 10 profesjonalnie stworzonych filmów o tym terenie i o naszej działalności. Odwiedzili nas także fotograficy z toruńskich spacerów fotograficznych. Napisaliśmy z dziećmi list do prezydenta. Bardzo lubimy to miejsce i je ocalimy. Jako Stowarzyszenie Zielone Wrzosy weszliśmy do Rady Okręgu Wrzosy, obejmującej też JAR. No, co znaczy, że weszliśmy w 100%? Zebraliśmy 50 członków Stowarzyszenia Zielone Wrzosy. Braliśmy czynny i skuteczny udział w Radzie Miasta Torunia, jak również na spotkaniach Komisji do Spraw Wniosków i Zażaleń. Od wielu lat mieszkańcy Wrzosów dbają o ten teren i walczą, aby pozostał on terenem zielonym, dostępnym dla nas. Zebraliśmy 2300 podpisów w sprawie zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do sporej rzeszy mieszkańców.
Cieszymy się, że ta sprawa zaistniała w ich świadomości. Cieszymy się, że coraz więcej osób tu przychodzi. Cieszymy się, że ten park jest czysty. Cieszymy się, że w ciągu 6 miesięcy działalności udało nam się zyskać tak sporo. Cały czas jeszcze, niestety, sprawa przyszłości Parku Naturalnego Wrzosowisko jest jeszcze negocjowana. O tym, co się nam jeszcze uda załatwić, będziemy informować na bieżąco. Życzymy Wam szczęśliwego roku 2022. Dziękujemy Wam za pomoc, dziękujemy Wam za szczerość, za życzenia i za wsparcie. Wszystkiego dobrego.